Witam dzisiaj z Malezji, z Kuala Lumpur. Za mną druga najwyższa wieża świata, drugi najwyższy budynek świata, Mardaka PNB 118 Tower, inaczej KL 118. Dziś będzie o filantropii. Dlaczego innowacja, dlaczego twórcy technologii są w zasadzie filantropami. Do zobaczenia po krótkiej przerwie. Witam ponownie z Kuala Lumpur. Innowacja i charytatywność. Innowacja i filantropia. Czy twórcy technologii są filantropami? Czy zachowują się filantropijnie, czy to jest działalność charytatywna? Taki pan o nazwisku William Nordhaus, który jest ekonomistą, przeliczył to, że innowatorzy, twórcy technologii przejmują zaledwie 2% wartości technologii, jaką tworzą, jaką wdrażają. A reszta, co się dzieje z resztą, to jest tak zwana nadwyżka socjalna, social surplus, czyli to przychodzi na korzyść społeczeństwu. Społeczeństwo korzysta z tej technologii, to są te miliony i miliardy ludzi, którzy korzystają z danej innowacji, z danej technologii, których życie jest ulepszane i wartość, która ta technologia wnosi do ich życia, właśnie stanowi 98% całej wartości tej innowacji. Tylko 2% jest w jakiś sposób chwytane, wykorzystywane komercyjnie, tudzież monetarnie poprzez tych innowatorów, poprzez firmy, które tą technologię tworzą, tudzież może wdrażają, implementują. Weźmy przykład, może taki najbardziej drastyczny, gdzie by się wydawało, że ten procent komercjalizacji jest najwyższy. Weźmy telefonię komórkową, tudzież smartfony. Apple został najbardziej wartościową firmą świata. Między innymi nie tylko, ale między innymi głównie być może ze względu na to, że najlepiej zaimplementował technologię mobilną, tudzież wdrożył właśnie na rynek smartfony. Ale to jest nic w porównaniu z wartością, jakie społeczeństwo dostało. Są miliardy ludzi, którzy codziennie używają smartfonów do komunikacji. Jeszcze, nie wiem, 50 lat temu to była fantastyka, żeby ludzie bezprzewodowo mogli ze sobą komunikować za pomocą mobilnego urządzenia, które się mieści w kieszeni. Ale to nie wszystko. Ludzie mają dostęp do całej wiedzy ludzkości poprzez to urządzenie. Do wszelakich serwisów rządowych i prywatnych, tak? Mogą kupić dowolny towar na świecie poprzez to urządzenie i robić cuda nie widać. Mają dostęp do siły obliczeniowej, która jeszcze 50 lat temu to nawet superkomputery nie miały takiej siły obliczeniowej, jaką dziś mamy właśnie w tym smartfonie w kieszeni. Także niesamowite rzeczy i to jest wartość, która wielokrotnie to są, można powiedzieć, setki bilionów wartości, jakie to przez lata przyniosło światowej gospodarce czy ludzkości. A Apple i parę innych firm oczywiście ileś, część jakąś tej wartości uchwyciło, złapało i wykorzystało komercyjnie, tudzież zmonetyzowało, ale jednak większość tej wartości przychodzi czy służy społeczeństwu. I w tym sensie właśnie technologia czy innowacyjność jest działalnością charytatywną, bo to jest 50 do 1, to znaczy jedna jednostka, jaką ktoś bierze, to przynosi 50 jednostek społeczeństwu, tak? Czyli to 2%, czyli tam jest multiplikator razy 50. Ale nawet można pójść o krok dalej i powiedzieć, że w zasadzie biznes jest działalnością charytatywną. No bo co robi biznes? Biznes oczywiście, że jest robiony częściowo, głównie z pobudek, można powiedzieć, egoistycznych, czy po to, żeby zarobić pieniądze i tak dalej. Ale
biznes, żeby przedsiębiorca zarobił pieniądze, on musi oczywiście stworzyć usługę i produkt, który będzie służył społeczeństwu, który będzie służył konsumentom, żeby oni będą chcieli za to zapłacić pieniądze. I oni jak płacą pieniądze, to najwyraźniej mają z tego serwisu, z tego produktu więcej korzyści niż ten przedsiębiorca wymaga za to pieniędzy. W ich subiektywnym oczywiście odczuciu. Czyli konsumenci to są w zależności od wielkości biznesu i produktu czy usługi, ale niekiedy są to miliony, a nawet miliardy ludzi, którzy korzystają z takiego biznesu, tak? Czy z produktów, z usług takiego biznesu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są pracownicy, którzy dzięki temu biznesowi mają godne życie, mogą wyżywić siebie, swoje rodziny, dorobić się, żyć na pewnym standardzie życia. No i trzecia rzecz to oczywiście jest inwestorzy, którzy dzięki biznesowi mogą, no nie wiem, tam zrobić zyski czy jakieś cele finansowe osiągnąć. Także biznes zasadniczo w moim mniemaniu jest także działalnością charytatywną. Niektórzy nawet twierdzą, że najbardziej charytatywną czy najbardziej filantropijną rzeczą, jaką możesz robić w życiu, to jest właśnie biznes. Nie ma większej filantropii niż biznes. Ciekaw jestem Twojego zdania na ten temat. Proszę o komentarze pod spodem. To tyle na dziś. Z Malezji, z Kuala Lumpur. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi łapkę w górę. Jeśli nie, oczywiście w dół. Zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś. Podziel się ze znajomymi, z bliskimi. Ja tutaj dużo mówię o ekonomii, o biznesie, o tym, jak myślą, jak działają najlepsi przedsiębiorcy świata. Mówię o pieniądzu. Mówię co niekiedy o kryptowalutach, więc jeśli ten film Ci się podobał, z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.